Przygody w Grysmodzie, odcinek pierwszy, sezon pierwszy, przeprowadzka. O tak, wreszcie przeprowadzka do tej nowej wioski Damsville. O Jezu, jak dobrze, dobrze rozpocząć nowe życie. Dobra, trzeba sobie zamówić taksówkę. Dom już sobie wynająłem, hotel na razie będę mieszkał. To dwójka hotel i ready. No? What? Jeszcze nic nie widzisz. Jezus Maria. Nie dojedziemy tam, nie? Proszę, powiedz, że dojedziemy. Odezwij się. Cholera jasna. A jak nie przeżyjemy? Dobra. Może wyjadę do tego domu. Jezus Maria. O, już widzę mój nowy dom. Nie to. O, ładny staw. Dobra, zwolnij. Przyjdźcie, widzisz, tak szybko jedziesz. Dobra, tu pewnie ktoś mieszka. Dobra, akurat deszcz zaczął padać. Cholera. Dobra. Dzięki, że dojechaliśmy w czas. Jest. Żegnam. Dobra. Jest Maria, ale pogoda pod psem. Dobra, nikogo nie ma. Jak pamiętam, to mówili, że mieszkanie na chyba trzecim. Chyba trzecim piętrze jest wolne. Dobra, chyba je nawet wynająłem. Nie pamiętam. Mówili, że mogę wziąć, które chcę. Dobra. O, ładne mieszkanko. Ale jeden problem, nie ma mebli. Dobra, to co? Trzeba jakieś zamówić meble i przyszykować sobie mieszkanko. Okej, mieszkanie gotowe. Szafka na książki, których nic tam jest. Grzejnik jest, szafka jest, kanapa jest. Mój telewizor jest, radio jest, lampa jest, zegar, który kupiłem na targu jest. Łóżko jest, walizka jest, szafeczka jest, komputer oczywiście jest. Będzie trzeba zrobić nowy odcinek. Kuchnia jest, lodówka i ten na razie. Będę musiał jeszcze dokupić jakieś meble do kuchni. Stoliczek do jedzenia jest, krzesełko jest, picie jest. Rower, którym będę jeździł, jest. Nie wiem co to za szajs, jest. Burza się skończyła, jaki piękny dzień. Co by tu porobić? Może wyjdę coś. Sprawdzę może sąsiadów. Puk. Nikt nie mieszka, dobra. Dobra, to co? Jedziemy sobie gdzieś. Się przejedziemy. Zamówiłem sobie samochód, zaraz powinien być. Poczekam na niego przed domem. Trochę drogi, ale co tutaj jest? A nic, okay. Nic tu nie ma po prostu. Dobra, to co? Zaraz auto przyjedzie, będzie można się przejechać po mieście, więc czekam. Okej, okay, auto przyjechało, fajnie. Będzie można jechać. Kurde, się postarali z tym autem dla mnie. Prosimy o jakieś normalne auto, ale z takim czymś jeszcze lepiej. Dobra. Dobra, jedziemy. Przez tory. Będę dzisiaj szalał. Dobra. Dobra, dobra. Tu ma tutaj być profesjonalnym kierowcą. Może coś tam na górze jest. Sprawdźmy. Cholera jest. Gdzieś trudno w tym jeździ. Będę musiał chyba złożyć reklamację. Dobra. Zaparkuję sobie tutaj. Dobra. O! Ktoś tu jest jednak w tym mieście. Dobra, sprawdzimy go. Proszę pana, jestem tu nowy. Nieważne. Idę może zagrał w kręgle. Jezu, co się z nim stało? Dobra. Idziemy grać w kręgle. Dobra. O, dyskotekę nawet mają. Dobra. Robimy disco disco. Dobra. Wszystkie efekty włączamy, nikogo nie ma. Ło, szczela po oczach. This was a triumph. No. No. Nie. What the fuck? Nie. Nie. Nie.
Nie. Nie. O! Jest! This is my jam, nigga! Wreszcie, będzie można tu mieszkać, tak można grać. Dobra, strzelamy. Strike! Jest! Strike za pierwszym razem. Cholera jasna. Kurde, nie ma strajku. Strajk będzie na ulicy, jak ja nie wygram. Hej, o Lucian. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa. Strajk! Ale urwa! Jestem profesjonalistą. I ta muza. Już mi się podoba tu. Dobra, jeszcze raz zagram dwie rundki. Może dwa strajki będą. I trzeba się przejść indziej. Kurde, nie ma strajka. Jestem bardzo wkurzony. Bez strajka nie ma życia. Ej! Maszyna się... What the fuck? No! Cholera, mogę walnąć strajka. A, będę cheaterem. Jest! Kurde, jak to się nazywało, to bez strajka. BUM! Strike! Dobra, trzeba wracać do domu. Niech muza se gra. Czy muza chyba się wyłączyła? Wigi, wigi. Dobra, niech sobie leci. My idziemy. Cholera, co z tym facetem się stało? Kurde mol. A! Nie! Kolej. Dobra. Co z nim się stało? Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym, zmienił się w banany. Może to jest przez minionki. Dobra, trzeba poszukać jeszcze jakiegoś miejsca. Więc jedziemy! O Lucian, Lucian! Nie! Dobra, dobra. Cholera, nie! Jestem, działa. O, tam co jest? Czy przejedziemy? Dobra, nic tu nie ma. Będzie tu może kiedyś coś powstanie. Może tu salon będzie? Kurde, samochody by było fajnie w takim miejscu, salon samochodowy. Cholera jasna. Czemu ja nie mogę tak ładnie prowadzić? A, to tędy przyjechałem taksówką. Dobra, wiem gdzie jestem. Tam jest już domek. To sobie przyjedziemy tutaj, sprawdzimy co tu jest. O, trzeba spowolnić. O! To chyba kiedyś była fabryka. Dobra, przyjdziemy się, sprawdzimy. Opok. Dobra. Chyba zamknięte. Dobra, zamknięte jest. Hu! Ten skok. A tutaj? Okej. Okay. A, to chyba opuszczone. Dobra. Niech stoi. Jak to opuszczone, to opuszczone. Jaki zabitek. No kurde, jaki gwiazd. Oluju. Oluju. Olucja. Kurde, jaki gwiazd. Ale fajnie na driftach, można sobie powiedzieć. A jakoś ja umiem jeździć, no to fajnie. Ej, ej. Cholera, już się musiałem rozmalić. O, dobra, mogę sobie zjechać, dotankować. Okej. Okej. Co tutaj jest? O, też jest taksówka. Pojedziemy do środka sobie. Jak ładnie się otwiera. Pok. Sprawdzimy, co tu jest. A, to chyba kiedyś było jakieś biuro. Chyba tak. Dobra, teraz nic tu nie ma. Profesjonalnie. Nie no, dobra, nie będę niszczył, są nowe w tym mieście. Ale tutaj chyba kiedyś wyścigi były. Co to jest? Ej, picie chcę. Kurde, dobra, nie ma. Tak, wyścigi tu są. Fajnie. Może kiedyś coś będzie, jeżeli ktoś tutaj przyjedzie. To może będą wyścigi. Ale nie wiem, co jest tutaj. A, trasa wyścigowa. Fajnie. Dobra, dobra. Spróbujemy się przejechać tu. Kurde, taka mroczna trochę. No ale...
Fajnie, bo jaskinia tu jest. A tutaj jaskinia co obok mojego domu jest. Okej, okay, spoko. Zaraz mi się auto utopi i będę miał. Trzeba się uspokoić. Bo to jest za dużo tego. Kurde, bele. To tu oni się ścigają chyba tymi autami terenowymi. Jak myślę. Dobra, idziemy. O, Lucian. Trzeba trochę powolić. O! No! Jestem przy domu. Okej. Okay. Zaparkujemy sobie, wrócimy do domu. Okej. Okay. Tutaj co jest? A tu chyba pociągi przyjeżdżają. Fajnie, mam stację przy domu. Czyli jakby nie chciało mi się jechać po prostu samochodem, mogę sobie pojechać pociągiem. Czy pewnie tramwaj, bo pociągi to w większych miastach. No ale co, życie chyba bez mojej żony będzie lepsze. Zostawiła mnie, bo co? Bo się przespałem z jej koleżanką. Ale jak ona spała z moimi kolegami, to jej wypaczyłem. Trzy zdrady. Jeszcze mam z nią syna. Synek za mną będzie tęsknił, no ale... Tatuś powiedział, że kiedyś wróci. Ale jak na razie sam mieszkam. To co, może zagram sobie na kompie. Dawaj, zabijaj go! Cholera jasna. Dobra, headshot. Chłopaki, dobra, idziemy na dół. Dobra, słuchajcie, ja idę na B, a wy idźcie, zwabcie ich na A, dobra? No, posłuchajcie mnie, idź na A z nimi. Sam jesteś głupi. Dobra, dobra, idź ze mną, ale bądź spokojny. Dobra, cholera, jak są co za ludzie. Nie umieją dobrze grać. Dobra, to tak o, słuchaj, ty stawaj przy bramie, a ja będę podkładał bombę, dobra? No, zrób to, co cię proszę. No dobra. Słuchaj, słyszę, że chłopaki... O, dobra, trzy kile. Już jeden z naszych nie żyje, trzech tamtych nie żyje. Dobra. To zostało u nas czterech i ich dwóch. Dobra, to ty patrz na bramę. Czekaj, powiem, żeby przyszli. Ej, chłopaki, dobra, chodźcie tutaj na ten, na B, chrońcie mnie. Ja tutaj będziemy chronić bombę, bo już podłożona. A już na pewno idą. Dobra. Co? Jeden ma awkę? Cholera, dobra, będzie trzeba ten się bronić. Bo on będzie może próbował nas jakoś podejść, dobra. Okej, okej, okay. Dobra, nasza runda. Wygraliśmy. Zajebiście. Dobra. Dobra. Cholera, dobra, trzeba iść expić na jakiś dungeon, bo ostatnio tylko 50 level, muszę wbić przynajmniej 2. Cholera, już późno w nocy, ale nie mam pracy, to mogę pograć. Zawsze żona mi zabraniała, dobra. Okej, okay, idziemy na dungeon. Okej, okay, są jakieś stworki. Dobra, jeden nie żyje, drugi nie żyje. O, jak szybko exp leci. Dobra, ej, healer, weź mnie, podhiluj. Healer, podhiluj. Takie śmieszne. Dobra. Dobra, okej, okay, zaraz chyba dojdziemy do bossa. Idzie dobrze. Idzie dobrze. Dobra, boss nie żyje. Dobra, dwa levely wbite. Super. Cholera, znowu burza. Jezus Maria, zaraz będzie mi net przerywał. Cholera jasna. Miałem filmik jeszcze nagrać. Dobra, to nagram z jakiegoś single playera. Dobra, trzeba sprawdzić, co na fejsie się dzieje. Dobra. Co? Janusz Nóż? Ha, ha, ha. Takie stare jak Izak. Ho, 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 ho. Nie no, żartuję. Dobra, co tutaj? O. Seba do mnie napisał. Siema. Dobrze. A u ciebie? Dobrze? Dobra. Okej. Dobra, sprawdziłem co tam na fanpage'u. Na fanpage'u wszystko spoko. Czekaj. Seba pisze, że się wprowadza do mnie? Ale nie do mnie chyba, nie do mieszkania. Do tego samego hotelu? Dobra, będzie razem można eksmić. O! Jest! Jest, 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 jest. Dobra. Jeszcze muszę szwajać, za dobra, nara Seba. Do jutra. Narka. Dobra, na fejsie nic nie ma, na fanpage'u, dobra, 20 nowych lajków. Dobra, trzeba sprawdzić jeszcze grupę. Dobra, nikt nie mamy zakazu, wszystko spoko. Tylko to, tamto, dobra. Na YouTubie sprawdzimy, YouTube. Dobra, przyszło 10 nowych subów. Fajnie. 1000, mam na razie 1358. Fajnie. Okej, okay, cały czas się zwiększa. Okej. Okay. Ostatni nowy filmik, prawie 30 łapek w górę i kilka w dół, znaczy chyba jedna, coś takiego, no jedna,
Jak na razie fajnie. Wyświetleń prawie 300. Prze 301. Ho, ho, ho. Dobra. Komentuj. O, zajebisty odcinek, Maxo. To, to, tamto. Dobra, fajne jak zawsze. Komentarze fajne. Dobra, odpiszę dzięki. Narka. Dobra. Okej. Okay. Dobra, face skończony, wszystko skończone. To co? Teraz może nagram sobie odcinek. Okej, okay, hej, czyli witajcie moi kochani was w kolejnym odcinku z How to Survive. Dzisiaj, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku robiliśmy to, tamto, tamto i sramto. I dzisiaj robimy kolejne misje. Może dzisiaj uda nam się przejść na kolejną wyspę. Dobra, więc idziemy. O cholera, jaki zombie. Okej, więc to na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie 25 łap w górę. I będzie kolejny odcinek, napiszcie jakiś fajny komentarz. Mów dla Smaksu, bardzo serdecznie i na razie. Okej, okay, koniec odcinka. Myślę, że mi się spodobał. Dobra, trzeba się gdzieś przejść. Idę do kuchni na chwilę. Coś sprawdzę, dobra. I dogrzewam picie. Dobra, trzeba jeszcze pograć. Dobra, to co, ekspimy i do rana. Dobra, jeszcze noc, nadal pada. Wszystko ja przestałem ekspić. Dobra, to co by tu porobić? Przejdziemy się, sprawdzimy co jest na czwartym piętrze. Może coś fajnego. Dobra. A na czwartym piętrze nic nie ma, dobra. Ej, co tam było? Ej! Kurde bele. Chyba jak budowali to coś im się zbetonowało. Jezus Maria, muszę nowy łom kupić, bo ten już taki z rycerzy. O, moje piękne autko stoi, się nie moczy. Ha, się nie moczy. Może się napije. Hej, picie. Cholera. Dobra, chyba trzeba iść spać, już noc. Dobra. Zimno jest, usiądę, może telewizja. Cholera, kablówki jeszcze nie mam. Dobra. To co? Trzeba iść spać i rano się zobaczymy. Hej, cześć, witajcie moi kochani, tutaj dla was takie małe info na koniec odcinka. To jest nowa seria z Garry's Moda. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie 25 łapek w górę. Będzie kolejny odcinek, jak będę się zawsze tak starał. I to by było na tyle. Dzisiaj wystąpiłem ja, jako ja. I nikt inny ze mną nie wystąpił, ale myślę, że odcinek mu się spodobał. Więc zostawcie 25 łapeczek w górę, odcinków będzie więcej. O, to mi się podoba takie nagrywanie, więc to jest tylko takie info na pierwszy odcinek. Mów dla Smaksu nas bardzo serdecznie i na razie.